Cześć moi drodzy, z tej strony Faral i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, już was dzisiaj nie będę męczył, to jest ostatni odcinek. Słuchajcie moi drodzy, kończyliśmy streama, graliśmy ostatni mecz i poleciliśmy z ziomeczkami na Butny Brzeg. Na Butnym Brzegu zaś zauważyliśmy pewne zmiany. Jak możecie zobaczyć, w kryjówce Omegi włączył się alarm. Więc postanowiliśmy się tam udać. Na początku myślałem, że są to po prostu przez przeciwną drużynę rzucone czepiaki, ale tak symetrycznie stwierdziłem jednak, ej, coś tutaj jest nie tak. Więc zaczęliśmy wbijać się na górę, sprawdzić o co chodzi. Po wejściu na górę otworzyliśmy sobie bramę. Jak widzimy, bramy już są zamknięte, nie są otwarte jak zazwyczaj były. O ile pamiętam, te dwie bramy były otwarte do połowy. Tutaj pojawił się na środku kamień żelazny. A na hologramie, moi drodzy, pojawił się zegar. Już przesuwam wam szybko materiał do przodu. Za 2 dni, 20 godzin, 10 minut i 14 sekund, 19, nie wiem, coś się zbugowało, wystartuje rakieta. Czyli to będzie 30 czerwca. Moi drodzy, co wy o tym wszystkim sądzicie? Czy rakieta wystartuje, czy też nie? Napiszcie w komentarzu. Ja już z wami się żegnam, to tylko taka szybka, nocna ciekawostka od Farela dla was. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, hej!